Witam. Dziś tak z innej parafii. Nakręcimy sobie filmik o dronie. Dosyć tanim, ale za to adekwatnym do ceny zakupie, bo naprawdę fajne możliwości są z tym dronem, żeby go wykorzystać. Chodzi o Syme X8W w tym przypadku. No i co tu? Rozebrałem go, żeby zamontować nadajnik do FPV, dodatkową antenę i zrobić trochę miejsca na większy pakiet. Są filmiki tam na internecie, jak to miejsce powiększyć. Jeden tam kolega tam pokazywał, że można koszyk wyciąć. Ja wam pokażę, że nie trzeba tego robić. Można po prostu w kilka minut to miejsce tam zwolnić. I co nam będzie do tego potrzebne? Ja wykorzystałem... Zaraz wam pokażę, co wykorzystałem do tego. Stare serwo od helikoptera Raptorka. Chodzi dokładnie o takie śrubki. Dosyć, no muszą być trochę dłuższe niż te oryginalne, bo te oryginalne są no niestety za krótkie, żeby to robić bez cięcia. I co musimy zrobić? Dorobić sobie jakieś podkładeczki pod te śruby, na przykład takie. Ja to z wężyka dociąłem. I żeby uzyskać takie miejsce, czyli na wielkość tego otworu tu, po prostu odkręcamy sobie koszyk. Nie musimy nawet tej płytki demontować. Koszyk odkręcamy, te 5 śrub, które tu są, trzeba je wykręcić. Bierzemy sobie tą śrubę, która nam jest potrzebna. Nie wiem, czy tak będzie dobrze widać. Ja już sobie jedną tam przekręciłem, żeby się tu nie gibało. Pakujemy ją z góry, unosząc koszyk do góry. Przekręcamy. Tak trzeba zrobić z tymi czterema. Tej nawet nie trzeba właściwie przykręcać. Chociaż można się o to pokusić. Przewody są wystarczająco długie, żeby nic nie trzeba z nimi robić. Można tą płytkę sobie spokojnie centymetr dobry podnieść. No, śrubki nam elegancko wchodzą, bo te rurki są bardzo długie. Nagwintowane do samego końca. No i tak sobie te cztery, tu już mam dwie przykręcone. Jeden, dwa i sobie te przykręcimy. I tym sposobem będziemy mieli tutaj miejsce na duży pakiet. Na grubość oczywiście, bo na długość to niewiele możemy zrobić. Co tu jeszcze w międzyczasie robię? Montuję nadajnik. Taki. Jest bardzo malutki, leciutki. Idealnie tu się nadaje. No i bocznik zamontowany do tego nadajnika. Zasilanie będzie wyprowadzone z baterii poprzez włącznik do nadajnika. Będzie można sobie go włączyć i wyłączyć. Jeżeli latamy z FPV, wyłączyć. Jeżeli potrzeba jest to włączyć bez rozbierania, bez kombinowania. I co jeszcze wykorzystam do tego? To gniazdo na małego jacka. Kamera będzie podłączona przez to gniazdko do nadajnika. Stąd te kabelki trzeba będzie sobie tu podłączyć i tym sposobem zaoszczędzimy sobie za każdym razem roboty, jadąc gdzieś na łąkę, bo właściwie tylko podepniemy pakiet, przytykniemy sobie i już mamy drona gotowego do boju. Co jeszcze? Antena. Oryginalnie jest wyprowadzony jeden przewodzik. Jest napisane, że to jest do anteny. Ze środka musimy to sobie wyłupać, ten rdzeń z tego przewodu i podłączyć tu. Ale jeszcze jest masa, którą trzeba gdzieś podłączyć i chyba najzdrowiej będzie po prostu do tego bieguna ujemnego od akumulatora podłączyć tą masę z anteny i w
ten sposób to zostawić. Zaraz biorę się za robotę i za chwilę ciąg dalszy, jak to wszystko wyszło. No, widzimy się ponownie. Dron już jest polutowany. I co to tak wyszło? To wyszło, co mówiłem, nic się nie zmieniło. Tak pokrótce, jeszcze raz. Druga antena jest podłączona, dodatkowa. Tamta wylutowana. Zamontowany jest nadajnik. Zasilanie bierze od głównego pakietu poprzez ten włącznik suwakowy. I można sobie go włączyć i wyłączyć w dowolnej chwili. Sygnał audio jest podłączony do tych przewodów. Te przewody są odcięte, tak jak mówiłem, oryginalne, do tego, do kamery. I przez małego jacka jest puszczony sygnał tym kabelkiem sobie tu w koło, bo taki długi był, a szkoda było mi go ciąć, bo jeszcze się przyda. A drugiego takiego mogę nie dostać. Jest puszczony do tego, do tej płytki na dole. Kabel, który zrobiłem do kamery SJ, wygląda tak. To jest taka końcówka, którą tam możemy nabyć sobie do przewodów. Ten przewód, mówię, do audio, do, dedykowany do danej tam kamery SJ 4 czy 5 tysięcy. A z tyłu do tego małego jacka podłączyłem sobie ten przewodzik i będzie z dołem podłączony do kamery. No, a dodatkowo przyszło nowe podwozie. Antenka jedna jest puszczona z prawej, jedna z lewej strony do tego, do nadajnika, odbiornika, a ta do FPV, bo tak najbardziej mi tutaj najlepiej pasowało, żeby sobie z przodu już nie psuć widoku, bo mówię, kamera tak mało wiele ma ten kąt widzenia, że mogłaby to łapać. O, także tak to wygląda i biorę się za składanie. Dziękuję za uwagę. I mam już skończoną robotę. Tak to wyszło. Nic się nie pałęta. W miarę schludnie ogarnięty. Taki był plan. Żadne kable, nic nie wystają. I mam jeszcze drugie anteny. Od nadajnika. Bo jeszcze nie doszło. Teraz wszystko elegancko działa. FPV można nawet samo sprawdzić bez uruchamiania drona. Włączamy sobie nadajniczek. Ten, mówię, telewizor, monitor z odbiornikiem. Monitor włączony. I co tu trzeba zrobić? Wykorzystać to, co było zamontowane, czyli uruchamiamy nadajnik. Nadajnik i włączamy kamerkę. Kamerze trzeba zostawić wyjście na telewizor. I w tym momencie mamy już sygnał na monitorze, na odbiorniku. Reszta oczywiście działa bez zarzutu, czyli nadajnik, znaczy odbiornik radio sterujący i dron sobie możemy zawsze włączyć po staremu. No, i tak to wyszło.
No, to czas na oblot.